Świetnie. No to możemy zaczynać z chmurą. Ale zanim zaczniemy o tych kosztach, bo to jest istotne, zanim w ogóle cokolwiek sobie tutaj odpalimy, jakąkolwiek usługę, to żebyśmy wiedzieli, na co się piszemy. Free tier. Kopiuj adres. Tutaj jakieś z Brave'a bitcoiny mi się reklamują. Już nie. Learn more. O, tutaj mamy bardzo dużo zasobów na temat tego. Więc tak, jeżeli ktoś potrzebuje, jeżeli potrzebujesz dodatkowych informacji na temat free tier, no to również warto sobie przejrzeć te wideo. Tutaj przejdziemy przez to tak w miarę szybko i bezproblemowo. Tutaj mamy, o, free tier details, to jest to, co nas interesuje. Ile możemy czego wykorzystać, żeby nie zapłacić? O co tutaj chodzi? Bo tutaj są jakieś nazwy, jakieś ilości. To jest nazwa usługi. Pierwsza, tak? Bo tutaj w ogóle w chmurze, tak jak powiedziałem, jest tych usług kilkaset. Różnego rodzaju usług chmurowych, które sobie wyklikujemy z weba, czy też z terminala, to za chwilkę. I jak my je sobie już wyklikamy, coś tam na nich postawimy, na przykład EC2, to będzie działać. EC2 to jest w skrócie maszyna wirtualna działająca w chmurze, czyli gdzieś tam w sieci. Możemy się do niej podłączyć, to może być jakikolwiek obraz systemu, może to być Kali Linux, może to być Ubuntu, może to być cokolwiek tam sobie wymyślimy. I ten EC2 sobie będzie działał przez określoną ilość czasu, to jest pierwszy warunek tutaj, ale również z określonymi wymaganiami sprzętowymi, to znaczy w tym darmowym zakresie, jak przetłumaczyć tier, darmowy stopień. Ciężko to będzie spolszczyć. W każdym razie, w tym darmowym zakresie mamy 750 godzin, ale to może być, tutaj mamy napisane, na przykład Linux i Windows, pierwszy podział, ale tylko w przypadku instancji typu mikro. Co to znaczy? Instancje tego EC2, czyli tego takiego VPS-a chmurowego, którego możemy sobie uruchomić na Amazonie, różnią się możliwościami sprzętowymi. Poczytamy sobie troszeczkę o tym tutaj, na przykład w Instance Types. I jak widzimy, w ogóle jest bardzo dużo możliwości w tych chmurze, jak widać. Na początku to może się wydawać przytłaczające, bo tu już mamy jakiś czas, tu mamy jeszcze wymagania, a jeszcze zaraz dojdzie coś jeszcze. Ale na spokojnie, trzeba sobie dać troszeczkę czasu, zapoznać się z tym. Co to jest na przykład mikro? Mikro ma tutaj określoną ilość RAMu, określoną ilość procesorów, czyli w skrócie szybkość. Tak jakby im chcemy szybszą i bardziej wydajną maszynę, tym większa szansa, że będziemy musieli za nią zapłacić. Te mikro czy tam nano, no to są takie podstawowe, na potrzeby użytkownika, który się uczy, moim zdaniem wystarczające. Ale jeżeli chcielibyśmy no już oprzeć na przykład infrastrukturę firmy o coś takiego, to byłby zły pomysł. Ale jak chcemy korzystać za darmo z takich podstawowych wersji tych instancji, to nie ma problemu. Za co jeszcze płacimy na AWS-ie? Poza tym, że za czas wykorzystania i za parametry maszyny. Tu jeszcze z czasem wykorzystania jest jedna rzecz. Oczywiście chodzi o czas aktywnego działania tej maszyny. Znaczy jak my ją sobie uruchomimy, tego EC2, czyli tego VPS-a chmurowego, to my go możemy zatrzymać. Czyli jak my go uruchomimy dzisiaj, to nie zaczynamy tych 750 godzin liczyć tam i przez ilość dób, tylko
Możemy go zatrzymać, możemy go później uruchomić na parę godzin, znowu zatrzymać, więc te 750 godzin jest nie do przekroczenia. Jeżeli to będzie też ta instancja mikro, to też nie zapłacimy. Gdzie się zaczyna problem w takim razie? Problem zaczyna się z transferem. Przede wszystkim. Darmowy transfer i to nie jest wcale napisane tak, żeby na pierwszy rzut oka to znaleźć. Trzeba się do tego dokopać, ale tak jest. Płacimy też za transfer. Z tego co się orientuję, to jest 5 GB jest darmowe, a później już płacimy i to sporo. Więc jeżeli sobie odpalimy SE2 darmową na tylko kilkadziesiąt godzin, ale zaczniemy ściągać na niej torrenty, to może być problem. Czyli płacimy za czas wykorzystania, parametry, transfer, to jest najważniejsze z tym transferem, na to trzeba uważać. Generalnie nie przekroczymy tego przy normalnym użyciu, ale właśnie jeżeli byśmy zaczęli tam jakieś bardzo duże ilości danych przetwarzać, albo jeżeli chcielibyśmy sobie stworzyć jakąś hakerską maszynę, która będzie wykonywać mnóstwo skanów sieciowych z chmury, to też nie polecam, bo to się źle skończy. Także z sieciowymi rzeczami musimy bardzo uważać. Jeżeli na to będziemy patrzeć, to też nic nam nie grozi, więc nie puszczamy żadnych nmapów w pętli, czy maskanów, czy jakichś innych crawlerów, skanerów, takich rzeczy, bo to się może źle skończyć na chmurze. Dodatkowe rzeczy, za które jeszcze możemy zapłacić, to może być na przykład dodatkowy adres IP, dodatkowy storage, snapshoty tego naszego VPS-a, ale to są rzeczy, z których prawdopodobnie na początku nie będziemy korzystać, albo będziemy korzystać w ograniczonym zakresie. I teraz tak. To są wyłącznie koszty odnoszące się do EC2, czyli do chmurowego VPS-u. Każda inna usługa, bo to jest tylko jedna z kilkuset usług, możliwość postawienia sobie VPS-a w chmurze, to każda inna usługa również ma swoje parametry, za które możemy zostać naliczeni. Na przykład w przypadku S3, czyli tak zwanego kubełka, czyli takiego storage'u, czyli miejsca, na które możemy sobie wrzucać jakieś dane, to płacimy za ilość danych tam przechowywanych. Tam również jest kilka gigabajtów darmowych, a następnie płacimy za każdy następny megabajt danych, które sobie na nim odłożymy. Więc tutaj również w przypadku na przykład S3, to na co uważamy, to żeby nigdy nie umieszczać nieograniczonych ACL-ek na takim kubełku. To znaczy, żeby nigdy nie pozwalać każdemu innemu użytkownikowi internetu wrzucać tam, co popadnie. Bo nas jakiś bot dojedzie i wrzuci nam bardzo dużo rzeczy, za które my będziemy musieli później zapłacić. Więc przy odpalaniu każdej nowej usługi, tutaj omówiłem półtorej usługi, a ich jest kilkaset, nie sposób omówić wszystkich, przy uruchomieniu każdej nowej usługi warto zapoznać się z cennikiem, jak również po prostu korzystać ze zdrowego rozsądku. Zastanowić się na przykład, czy odpalenie funkcji lambda, która tam ma milion wywołań, która robi rekursywne operacje, jest dobrym pomysłem. Odpowiedź nie jest. W takim razie, jak możemy się upewnić, kiedy zakładamy, że zrobiliśmy coś nie tak, że czegoś nie ogarnęliśmy i że Amazon zaczyna naliczać nas dużo kasy? Co możemy zrobić, żeby to zatrzymać, żeby w porę się dowiedzieć? Niestety nie ma takiej możliwości jak ustalenie limitu. Z tego względu, że przede wszystkim z chmury korzystają głównie duzi gracze. Duże firmy, które mają duże infrastruktury, a nie osoby, które chcą sobie coś tam poklikać, nauczyć się korzystać z tego. W związku z tym, nie ma takiej możliwości, żeby ustawić w Amazonie na przykład limitu, że tam po przekroczeniu $20 utnij mi wszystkie usługi. Z tego względu, to by było super dla właśnie osób fizycznych, które tam sobie klikają jakieś drobne rzeczy. No ale nie ma takiej opcji ze względu na właśnie te duże firmy, które w większości korzystają z usług chmurowych. No bo wyobraźmy sobie, że mamy firmę jakąś tam, która ma wszystko w chmurze, jest firmą globalną, obsługuje powiedzmy jakiś globalny system obsługi biletów lotniczych i wyobraźmy sobie, że ktoś ustawił budżet na $50,000, po przekroczeniu tego proszę nas wyłączyć. No to
Okej, okay. I co wtedy? Cała firma ma przestać działać w związku z tym, że nagle na przykład pojawił się wzrost zainteresowania jej usługami? No nie, byłoby to kompletnie bez sensu. W związku z tym Amazon nawet takiej opcji nie oferuje. A mówię o tym dużo, dlatego że jest to właśnie ważne, żeby się nie przejechać, żeby nie zobaczyć nagle rachunku na nie wiadomo ile, to jest dobrym sposobem zacząć od tego i sobie to omówić i się z tym oswoić, żeby wiedzieć, jak się poruszać. Co w takim razie nam pozostaje jako szaremu użytkownikowi, który chciał tylko poklikać, a nie chce zapłacić nie wiadomo ile? Możemy skorzystać z opcji przede wszystkim Billings. Mamy tutaj taką szukajkę na stronie AWS-u. Tutaj i piszemy Billing. I billing to jest jedna z opcji, które możemy wykorzystać. Tutaj możemy również podejrzeć, co dokładnie ile kosztuje. I w billingu jesteśmy w stanie również podejrzeć, co mieści się w tym free tier, który już wcześniej oglądaliśmy. Ale to, co nas interesuje, to jest takie coś jak budgets. Możemy sobie ustawić, oczywiście tutaj jeszcze wspomnę, że są zewnętrzne narzędzia poza AWS-em do kontroli kosztów, ale dla takiego użytku okazjonalnego czy do nauki jakichś tam kilku CTF-ów prawdopodobnie nie będzie sensu w ogóle poznawać takiego rozwiązania i go instalować, bo skorzystanie z niego może być droższe niż zapłacenie tych kilku dolarów na AWS-ie. Chociaż jeżeli będziemy korzystać z niego w sposób przemyślany i patrzeć na to, co odpalamy i czy mieści się w free tierze, to nie zapłacimy za korzystanie z AWS-u nic. AWS Budgets w skrócie umożliwia nam tworzenie tak zwanych budżetów, czyli określenia ilości pieniędzy, które chcemy przeznaczyć na usługi chmurowe, a jeżeli jakaś ilość zostanie przekroczona, to możemy dostać alert. I jak sobie zaczniemy tutaj z AWS Budgets, to tu widzimy, że na razie zostaliśmy naliczeni całe 0 dolarów, czyli super. Tutaj możemy podejrzeć resztę informacji związanych z tym. Z tym, ile wydaliśmy w poprzednich miesiącach, jak chcemy płacić i tak dalej. Przechodzimy na AWS Budgets i możemy sobie tutaj właśnie stworzyć nowe budżety i dodać powiadomienia do nich. To jest fajna opcja właśnie, żeby nie być później zaskoczonym. Przechodzimy na... O właśnie, tutaj mamy opisane, w jaki sposób to zrobić. Przechodzimy na Billing, Budgets i Create a Budget. I możemy tutaj stworzyć ten budżet, czyli ten limit wykorzystania ze względu na wykorzystanie zasobów, koszty. I na razie te dwa nas interesują koszty i powiedzmy monthly EC2. Aha, tu możemy i możemy tutaj nazwać sobie, czyli budżet mojego AWS. Zakładamy, że będzie on miesięczny, czyli co? Ustalamy teraz kwotę, która co miesiąc jest naszym tak jakby limitem, ile chcemy wydać. No aż tyle to nie chcemy. Powiedzmy, że będzie to 30 dolarów, czyli nie chcemy wydać w ciągu miesiąca więcej niż 120 zł. Oczywiście to ustalenie tego budżetu wcale nie oznacza, że nie wydamy, ale umożliwi nam
umożliwi nam ustawienie powiadomienia, w związku z czym będziemy wiedzieli, kiedy zbliżamy się do tej kwoty. Mamy tutaj tak, $30 i ustalamy teraz próg, czyli taki punkt kontrolny, w którym przyjdzie do nas alert i powie: uwaga, bo zbliżasz się do pierwszego progu swojego budżetu. Powiedzmy, że ustalam tutaj bezpiecznie 60%, czyli $18, czyli jeżeli moje koszty wykorzystania różnego rodzaju usług chmurowych, które sobie uruchomię, przekroczą $18, czyli około 70 zł, to wtedy dostanę maila. Tutaj mamy możliwość oparcia tych alertów również o inne usługi Amazona, ale na razie to zostawiamy, ponieważ chcemy po prostu najprostszy alert mailowy. Confirm budget. Czyli tak. W skrócie, co tutaj skonfigurowaliśmy? Zakładamy, że nie chcemy w ciągu miesiąca wydać więcej niż $30 na usługi AWS-owe. Ustalamy więc próg sobie tutaj, oczywiście może być inny, te kwoty mogą być zupełnie inne. Ustalamy sobie próg na 60% tej kwoty i w każdym miesiącu AWS będzie nam liczył, ile już jesteśmy dłużni za usługi, które tam wykorzystaliśmy. Jeżeli kwota bieżąca przekroczy $18, czyli ten nasz próg, dostajemy maila z informacją: hej, uważaj, bo wykorzystałeś już 60% swojego budżetu, czyli wisisz nam już $18 i to już jest twoja działka, co z tym dalej zrobić. Tak generalnie będzie brzmiał ten e-mail. I taki jest też stan faktyczny, bo to, że dostaniemy tego maila, to wcale nie oznacza, że ten budżet się zatrzyma czy coś. Nie, nie, nie. To jest po prostu informacja dla nas. I to jest w tym momencie najlepsza opcja, żeby monitorować na bieżąco to, co się dzieje z naszymi kosztami. Ale, bo postraszyłem dużo, powiedziałem o tych kartach kredytowych i rachunkach i w ogóle. Czy to jest takie niebezpieczne? No nie, no przede wszystkim, jeżeli nie mamy żadnej usługi uruchomionej, to nie płacimy. Jeżeli będziemy czytać to, co pisze dla jakiejś usługi, to też będziemy wiedzieć, z czego korzystamy i nie będziemy mieli problemu. Kluczem jest tutaj nie odpalanie czegoś, czego nie wiemy, co robi, i nie odpalanie zbyt dużej ilości operacji sieciowych, bo tutaj najwięcej można na tych operacjach sieciowych popłynąć. Czyli jeszcze raz to powtórzę, bo to jest ważne. Jeżeli sobie wymarzymy VPS-a chmurowego, to nie polecam stawiać na nim jakichś NMAP-ów, maskanów, jakichś takich wielkich skanerów, które nam wygenerują bardzo dużo ruchu. A to nie jest trudne, ponieważ już taki maskan jakiś, czy nawet mask DNS jest w stanie wygenerować ogromną ilość ruchu sieciowego. Na tyle dużą, że na przykład na VPS-ie, który miałem postawiony w tradycyjny sposób po uruchomieniu mask DNS-a, na 5 minut dostałem telefon, że zaraz mi konto zamkną, bo prawdopodobnie odbyła się z niego atak DOS, także warto z tym uważać. No i trzymamy się free tier i nie powinno być źle z tymi kosztami. Natomiast warto się nastawić, że jakąś tam niewielką kwotę będziemy musieli za to jednak zapłacić. Z mojego doświadczenia, bo bawiłem się tutaj już tym AWS-em, jak się go uczyłem, również podałem karty, również ustawiałem budżety. Moje koszty zużycia, takie nastawienie jakichś VPS-ów, jakiegoś tam Cloud Goata, takich rzeczy, wynosiły od 50 do 120 mniej więcej złotych miesięcznie, jeżeli w miarę regularnie coś na tym robiłem. No i to są chyba maksymalne koszty, na które trzeba się nastawić, jeżeli nie będziemy robić jakichś dziwnych akcji, będziemy czytać, co uruchamiamy. W skrócie jest to tyle. No ktoś może powiedzieć, że no ale zaraz, to po co ja się mam uczyć czegoś takiego, co to w ogóle jest, że ja tutaj będę mógł zapłacić. Zgadza się,
Ale jeżeli bierzesz pod uwagę to, że będziesz korzystać z AWS-u na przykład w jakiejś pracy, czy na obecnym stanowisku, czy jeżeli planujesz przejście wyżej, czy przekwalifikowanie się, to weź pod uwagę to, że jeżeli nie będziesz w stanie sobie samemu zadbać o swój budżet AWS-u, żeby nie przekroczyć go na tyle, na ile chcesz, to w firmie, gdzie pójdziesz i powiesz, ja umiem AWS-a śpiewająco, a później wygenerujesz rachunek na 50 tysięcy, to prawdopodobnie też nie będą zadowoleni. Dlatego jest to poniekąd taki zabieg, jak stawianie architekta pod mostem, który zaprojektował podczas pierwszego przejazdu samochodów po nim, na takiej zasadzie, że jeżeli dobrze zbudował, no to nie powinien mieć problemu, żeby pod tym mostem sobie chwilę przestać, bo w końcu on będzie musiał działać długo. I tak samo ty jako przyszły AWS security engineer, architekt czy DevOps również powinieneś mieć, czy powinnaś mieć zaufanie do tego, co na tym AWS-ie wyklikujesz. Tyle z finansów AWS-owych. Przejdziemy do ostatniej części tego filmu, czyli jak konkretnie zacząć coś na tym AWS-ie robić. Bo na razie powiedzieliśmy sobie dużo o kosztach, powiedzieliśmy sobie o EC2-kach. Co tu się w ogóle dzieje?